Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Dzisiaj omówimy sobie jedną z największych, moim zdaniem, wad inwestycji w srebro fizyczne, czyli spread, czyli różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a ceną skupu srebrnych monet. Porównamy sobie w trakcie tego filmu spread na monetach bulionowych oraz spread na najpopularniejszych monetach typu junk silver czy monetach obiegowych, jakimi są w Polsce właśnie mapki czy też olimpiady. Zapraszam Państwa na odcinek. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję za komentarze, bardzo Wam dziękuję za subskrypcję. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, teraz można kliknąć przycisk subskrypcji. Nie ominą Was kolejne materiały, które dla Was przygotowuję. Kliknijcie również na dzwoneczek, będziecie na bieżąco powiadamiani o nowych filmach. Szanowni Państwo, spread. Najprościej rzecz mówiąc, różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną skupu danej monety. Temat jest o tyle rozbudowany, że wszystko zależy od tego, gdzie kupujemy, gdzie sprzedajemy, kiedy kupujemy, kiedy sprzedajemy. Natomiast ja na potrzeby tego filmu przyjąłem następujące założenie, że kupujemy monety po najbardziej korzystnej cenie, jaką mamy w tej chwili w internecie, i sytuacja życiowa zmusza nas do tego, że musimy monety bardzo szybko sprzedać u lokalnego dealera. I właśnie tutaj te dwie ceny ze sobą zestawiłem. I tak jak powiedziałem na wstępie, porównamy monety bulionowe, ja będę mówił o monetach typu liść klonowy, z monetami najpopularniejszymi tutaj u nas, monetami junk silver, czyli monetami mapki czy też olimpiady, bo powiedzmy to jest to samo. Tylko dla przypomnienia, jeżeli chodzi o monety bulionowe, to tak jak tutaj widzicie, brałem pod uwagę liścia klonowego. I jeżeli chodzi o mapki junk silver, no to są te monety, które tutaj w tej chwili widzicie. Monety mapki rok 1974, olimpiada, te same parametry, rok 1976. Każda z tych monet to 14,5 grama srebra, próby 625, co nam daje lekko powyżej 9 gramów czystego srebra na monetę. W przeliczeniu na jedną uncję 3,43 mapki to jedna uncja czystego srebra. Dobra. I słuchajcie, tak jak już Wam wspomniałem, jeżeli chodzi o ceny sprzedaży, to wziąłem sobie z strony dealera Szlachetne Inwestycje. Akurat w momencie, gdy to nagrywałem, najtańszy był właśnie liść klonowy w cenie 127 zł. Swoją drogą pamiętajcie, jeżeli chcecie robić zakupy na Szlachetnych Inwestycjach, tutaj pod filmem znajdziecie kody rabatowe, dzięki temu monety te będziecie mogli kupić jeszcze taniej. Natomiast jeżeli chodzi o mapki te na portalach ogłoszeniowych czy też na giełdzie staraci bez problemu można kupić za 30 zł i taką właśnie cenę przyjąłem jako cenę zakupu tych monet. I teraz gdzie postanowiłem sprawdzić, jak można te monety sprzedać. Słuchajcie, ja jestem, jak już nieraz tutaj mówiłem, ja jestem ze Śląska, więc stwierdziłem, że najprościej będzie to sprawdzić po prostu w Katowicach. W Katowicach w obrębie samego ścisłego centrum znajdziecie bez problemu 4 punkty specjalizujące się w sprzedaży, skupie metali szlachetnych oraz dodatkowo 3 sklepy numizmatyczne, w tym jeden na pewno zajmuje się również sprzedażą i skupem metali szlachetnych. Nie będę tutaj podawał konkretnych nazw, natomiast jeżeli wpiszecie sobie w wyszukiwarce Katowice skup sprzedaż metali szlachetnych, na pewno znajdziecie wszystkie informacje. Nie biorę tutaj pod uwagę oczywiście wszystkich punktów typu kontory czy lombardy, które również oferują skup złota, ale zazwyczaj te ceny są mało, czy też srebra, ale zazwyczaj te ceny są mało atrakcyjne. Ja nie sprawdziłem wszystkich tych punktów, o których tutaj mówię, odwiedziłem 3 z tych punktów i na podstawie tego, co się dowiedziałem, tutaj Wam w tej chwili przedstawię informacje, co można było i w jakiej cenie dostać. Jak widzicie, cena sprzedaży to jest ta cena, którą Wam tutaj podałem, czyli w przypadku monety bulionowej 127 zł 10 groszy, w przypadku mapki 30 zł. I cena skupu. I to ja tutaj biorę sobie dwa warianty, najkorzystniejsza i najgorsza. 105 zł to była najlepsza cena skupu, jeżeli chodzi o jedną uncję monety bulionowej, którą znalazłem. 102,90 najtańsza, najgorsza, jak można powiedzieć, oferta, jeżeli chodzi o cenę skupu. Jeżeli chodzi o mapki, 25 zł najlepsza cena, 23 zł najgorsza cena. I tak jak już Wam wspomniałem, wstąpiłem do
trzech punktów. W jednym z tych punktów powiedziano mi, że jeżeli chodzi o mapki, nie prowadzą skupu, mogą te monety skupić jedynie jako złom srebra, no co równałoby się z tym, że mniej więcej musiałbym je sprzedać za połowę tej wartości. Więc naprawdę warto szukać odpowiedniego miejsca do sprzedaży. I tutaj jeszcze jedna uwaga na samym początku, to co powiem, jeszcze raz to powtórzę. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie traktujcie moich filmów jako porady inwestycyjne, to są tylko i wyłącznie przemyślenia osoby, która stosunkowo od niedawna interesuje się metalami szlachetnymi i dzieli się swoimi wrażeniami właśnie tutaj z Wami w postaci tego filmu. Dobra, wracając do tego, co tutaj mamy. Czyli jak widzicie, różnica, którą możemy sobie wyliczyć, jeżeli chodzi o spread na monecie właśnie wyliczany w złotówkach. W przypadku monety bulionowej najgorszy scenariusz kupuje za 127, przepraszam, najlepszy scenariusz kupuje za 127, sprzedaje za 105, 22 zł mam tutaj różnicy na monecie. Najgorszy scenariusz kupuje za 127 i 10 groszy, sprzedaje za 102,90. Spread na monecie to 24 zł i 20 groszy. Popatrzmy sobie teraz na mapki. I tutaj taka jedna uwaga, że bardzo często na kanale, gdy mówię właśnie o monetach obiegowych, o tak zwanym junk silver, pojawiają się komentarze, że monety te kompletnie nie nadają się do inwestycji, że to jest towar niepłynny. Ja nie będę tutaj nikogo namawiał, bo nie to jest moją tutaj intencją, żeby kogoś przekonywać, że jest to dobra forma czy zła. Ja osobiście sam sobie raz na jakiś czas sprawdzam, czy ten rynek jest płynny, czy nie, czy daną monetę da się kupić, da się sprzedać. To mnie po prostu utrwala w przekonaniu, że jeżeli chodzi na przykład o mapki, nie ma z tym żadnego problemu i rynek ten jest płynny. Jeżeli chcecie się o tym przekonać albo chcecie tutaj dyskutować, to najlepiej sprawdźcie sobie to po prostu sami. Wystawcie gdzieś ogłoszenie, zobaczcie jak to wygląda. Warunek jest oczywiście jeden. Jeżeli chodzi o mapki, sens zakupu tej monety jest tylko wtedy, jeżeli kupujemy ją z premium, czyli z narzutem powyżej ceny spot, maksymalnie 3-5%. Jak to się ma, jeżeli chodzi o ten spread, wracając tutaj do treści filmu? Słuchajcie, w najlepszym przypadku, jeżeli kupujemy mapkę za 30, sprzedajemy za 25, jeżeli przeliczymy sobie to na cenę uncji. I tutaj jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy, że w momencie, gdy nagrywam ten film, cena spot uncji srebra to 96 zł, bodajże parę groszy powyżej 96 zł. Czyli jak widzicie, mapkę możecie kupić bez problemu za 30 zł, bo sprawdzałem. Wychodzi to, jeżeli chodzi o uncję, 103 zł, cena skupu 85,80 i spread mamy 17,20. I to, co jeszcze raz tutaj powtórzę, to są realne przypadki, które sprawdziłem bez specjalnego oszukania, bez specjalnego przygotowywania, po prostu będąc w centrum miasta, odwiedzając kilka punktów, bez problemu kupicie, sprzedacie właśnie z takim spreadem, przynajmniej w Katowicach. Jeżeli chodzi o najgorszy możliwy przypadek, kupujemy za 30, sprzedajemy za 23, mamy 24 zł różnicy, czyli podobnie jak w przypadku monety bulionowej. Jak widzicie, niezależnie od tego, czy bierzemy pod uwagę najbardziej korzystny, czy najmniej korzystny, czy tutaj wariant, za każdym razem spread ten na uncji jest bardzo wysoki i to jest, tak jak powiedziałem na wstępie, największa wada moim zdaniem inwestowania w srebro fizyczne. Dobrze, więc zastanówmy się, jakie wnioski wynikają właśnie z tego prostego zestawienia cen. Słuchajcie, trzy zasadnicze wnioski. Pierwszy wniosek. Kupujemy jak najtaniej. Jeżeli mówimy o srebrze fizycznym w postaci monet bulionowych, czy też monet typu junk silver, kupujemy je jak najtaniej. U dealerów na dzień dzisiejszy są różnice sięgające kilku złotych pomiędzy liściem klonowym a australijskim kangurem. Natomiast w przypadku skupu cena jest taka sama. Więc jak dla mnie, ta moneta bulionowa, która jest najtańsza, moim zdaniem jest najbardziej atrakcyjna do zakupu. Drugi wniosek. Budujemy własny kanał sprzedaży, by uniezależnić się, czy też spowodować, że w przyszłości nie będziemy skazani na sprzedaż swojego zbioru, staku, jak to będziemy nazywali, dealerowi. Słuchajcie, powstają w tej chwili już giełdy metali szlachetnych.
warto sobie przetrenować, sprawdzić, przećwiczyć, jak to wszystko działa i jak to wygląda, po to, żeby w przyszłości było nam łatwiej swoje monety sprzedać. Bo tak jak widzicie, w sytuacji kryzysowej jesteśmy skazani na spread, który wam tutaj pokazałem. Natomiast jeżeli zdecydujemy się sprzedawać nasz zbiór osobie prywatnej i wystawimy cenę gdzieś pomiędzy ceną skupu a ceną sprzedaży, to myślę, że bez problemu klienta na nasze monety znajdziemy. Natomiast trzeba sobie tą ścieżkę, moim zdaniem trzeba sobie tą ścieżkę przetrenować. Czyli to był drugi wniosek i trzeci wniosek. Szukamy korzystnej ceny u dealera, bo tak jak tutaj widzicie, ja w obrębie zajęło mi to dosłownie 15-20 minut. Znalazłem kilka ofert i oferty te były naprawdę bardzo mocno rozstrzelone, mocno się od siebie różniły, pomimo tego, że sklepy znajdowały się w promieniu 100 metrów jeden od drugiego. Więc szukamy naprawdę korzystnej oferty, jeżeli już chcemy sprzedawać nasze monety u dealera. Więc słuchajcie, to wszystko, co chciałem wam dzisiaj przekazać, jeżeli chodzi o spread na monetach srebrnych. Warto sobie raz na jakiś czas zrobić podobne ćwiczenie, podobne doświadczenie, żeby samemu przekonać się, czy monety, czy sztabki, czy może junk silver, które posiadamy, jak z nimi postępować i gdzie w przyszłości można je będzie sprzedać. No moim zdaniem, przynajmniej w moim przypadku się to sprawdza o tyle, że ja po takim doświadczeniu czuję się troszeczkę spokojniej, że wiem, że naprawdę, zwłaszcza w przypadku monet typu junk silver, nie jest tak źle, jak niektórzy to tutaj wróżą. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału. Przypominam jeszcze raz, jeżeli wam się podobało, zostawcie like, zostawcie komentarz. Bardzo mnie interesuje również, jakie są ceny u dealerów w waszych miastach. Podzielcie się tą informacją tutaj w komentarzu. Pamiętajcie o subskrypcji. Dziękuję wam i zapraszam na kolejne materiały. Dzięki, cześć.